Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z moją obecną pielęgnacją i testem niektórych kosmetyków nowych. Co kochanie, czemu piszczesz? O co chodzi? Co? Też się chcesz przywitać? Także rozpoczynamy. Ja na sobie na razie mam płateczki z rana ostatnio Petit Fi. Ojojoj! Też chcesz płatki pod oczy? Masz opuchnięcia po nocy, trzeba było spać, a nie fruwać po mieszkaniu. Także tak, ściągamy płateczki, ja już w płateczkach sobie troszkę siedzę. Chyba będziemy musieli robić szybko ten makijaż, bo ona coś strasznie dziwnie mi piszczy. Okej, okay. O, tu już nawet wyszło, tu już nic nie ma, tu jeszcze tylko troszeczkę esencji zostało. No i rozpoczynamy. Dobra, ja oczywiście początek dnia, Marian, luksus. Boże, jak to pięknie pachnie. Uwielbiam dzień rozpoczynać od tego toniku. Powiem Wam szczerze, że chyba to jest rzecz, którą jakbym miała zabrać jedną na bezludną wyspę, to chyba właśnie byłby ten tonik. Naprawdę. Bo bez niego jak nakładam makijaż, to mam wrażenie, że mam taką suchą cerę. A to co ten... O, już się dobra. Wchłonęło się wszystko. No i zaczynamy. Pod oczy rano retinol stara mydlarnia. Krem pod oczy z retinolem. Także ja mam tutaj lustereczko, więc będę się tutaj sugerowała, patrzyła. Mam ostatnio bardzo zabiegane dni. Właśnie dzisiaj wypuściłam Wam ostatni filmik, który miałam jakiś tam w rezerwie. Nie mam już nic. Obstawiam, że może się zdarzyć także w tym tygodniu. Pewnie jakiegoś dnia pięknego jednego albo drugiego filmu po prostu z rana nie zobaczycie, więc Was zapraszam od razu do zaległości, bo widzę, że są nowe osoby. Dzisiaj miałam komentarze pod jakimiś vlogmasami rano jak wstałam, więc widzę, że trafiają jakieś nowe osoby, które gdzieś tam nadrabiają. Z pytaniem, czy robię nalewki? Nie, ja robiłam tylko tą jedną nalewkę właśnie z kanału Oli M. No, tak nie robię, ja nie jestem nalewkowa. Moimi takimi alkoholami, że tak powiem, ja nie lubię wysokoprocentowych alkoholi. Pijam je tylko na weselach, na jakichś, nie wiem jakich okazjach, ale dzień rozpoczynam. W ogóle kawusia z Wami, smacznego, cała, żeby nie było. To ja uwielbiam Sheridansa i wszelkiego rodzaju takie mleczne bajery. Dobra, mamy tutaj na twarz rano, nadal testujemy Madame Justine. To jest retinol z lucerny, mocznik, kwas hialuronowy. To jest naprawdę produkt mega wydajny. Ja jestem ogólnie zadowolona z tych produktów. Bardzo ładnie moja cera na nie reaguje. Może ktoś mnie akurat ogląda w tym momencie z tej firmy, to mi powie, czy ja coś dobrze robię, czy ja coś źle robię stosując te kosmetyki, bo ten retinol zawsze nakładam na dzień. I jedna jeszcze kropelka. To jest mega wydajny produkt. Ja nie wiem, jak długo ja tego będę używała, ale na pewno nie odstawię tego. Ewentualnie odstawię tylko na czas testów ampułek Babor. Tak. Bo tego jestem bardzo ciekawa. Dobra. To już się wszystko wchłonęło. No i zaczynamy kolejne nowości. Jak retinol, to SPF wysoki. I tu jest krem Skin 79. No i teraz powiem Wam tak. Miałam wcześniej ten Kosrx, zwał jak zwał. Byłam z niego mega zadowolona. Chciałam jakiś zmian. Chciałam ten drugi z Kosrx, co teraz jest ze śluzem ślimaka. Nie kupiłam go, bo tam pisało później, że to jest jakaś esencja, emulsja, coś tego typu. Ja już zbaraniałam, czy to jest do twarzy, czy nie. Więc nie kupiłam, skusiłam się na ten krem, kiedyś miała chyba Karolina Myśliwiec, tak mi się wydaje. Już go gdzieś kiedyś na YouTubie widziałam, nie jestem pewna. W opisach ogólnie, wszędzie w komentarzach pisało, że pięknie pachnie. No, pachnie pięknie.
Jak najbardziej drażni mnie sposób wyciskania. Dlatego, że jest bardzo lekki ten krem, to trzeba mu przyznać, ale trzeba nadusić mocno. No i na razie się wziąłem na sposób, że go trzymam właśnie do góry nogami, bo tak go mogę postawić. Faktycznie nie bieli. Jak już możecie sprawdzić, on faktycznie nie bieli. Pachnie. Nie powiem, żeby to był piękny zapach. Mimo wszystko on pachnie tymi kremami przeciwopalaniu. Jest ten zapach. Jest jeszcze jakiś inny zapach, ale czuć też ten zapach tego właśnie kremu. Nie jest taki mocno intensywny, więc jak ktoś jest wyczulony, ja go od razu wyczułam, bo ja nie lubię tych zapachów kremów do opalania. Ale jak widzicie, on faktycznie nie bieli i wchłania się naprawdę o tak. Bardzo fajnie się wchłania. Ok, krem już mamy. I dzisiaj wytestujemy sobie lumen podkład. Ja już go od 2 dni mniej więcej stosuję, ale wcześniej nakładamy korektor. Chociaż tu bym wolała zrobić test jednej marki. Jutro na przykład nagram Eveline podkład, bo raz go używałam, a tego lumen. Co chcesz ode mnie? O co chodzi? Pomalować cię? To nie jest dla ciebie. No nie można. Okidoki. To jest bardzo fajne. Nie wchodzi mi kompletnie tutaj w okolice oczu, w zmarszczki. Bardzo ładnie rozświetla skórę. Macie beznadziejne światło, ale no niestety nie jestem w stanie w przeciągu dnia teraz Wam zrobić żadnych testów. A sporo osób prosiło o testy właśnie tych podkładów, ostatnio kosmetyków, które kupowałam. Okej. Tu jeszcze ciapnę. Ale ja jestem naprawdę wybredna bardzo, jeżeli chodzi o korektory pod oczy. A z tego jestem zadowolona. Chodzi moja Azji, szczęście szuka. Szczęścia szuka mój pies. Okej. Korektor, jak widzicie, ładnie się wpasował. Wy macie beznadziejne światło. Znaczy, ja mam beznadziejne światło, wy pewnie macie dobre. Azji, usiądź, zaraz z tobą wyjdę. Robię wszystko w tym samym kierunku, co trzeba. No i teraz przechodzimy do podkładu z Lumen. Blur. Bardzo fajnie się on rozprowadza. Ja go częściowo rozcieram, a później go wklepuję. Fajnie nawet kryje. Można tutaj budować krycie, bo ja za pierwszym razem nałożyłam go więcej, ale później stwierdziłam, że nie, bo on się bardzo fajnie utrzymuje przez cały dzień. Więc ja go tak tylko troszkę rozsmarowuję i zaraz go będę wklepywała gąbeczką, bo mi się robią. Raczej samą ręką, dłonią bym go nie rozsmarowała, bo się robią takie mazaje. Ale już jak się go wklepie gąbeczką, to już jest fajnie. Idę dzisiaj tam, leży. A, tu jest pies, ok, nie widzicie. O, nie, tam też nie widzicie. Za mną, za krzesłem leży paczka. Idę dzisiaj wysłać paczkę z rozdaniem. Muszę jeszcze dzisiaj poszukać jakiegoś mięsa dla psa. Więc pewnie pojadę wieczorem do tego Lidla. Ale już raczej tylko po mięso. Zobaczymy. Ok. Podkład już się rozprowadził. Rzekłabym nawet, że zrobił to sam. Wygląda bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ja jestem bardzo zadowolona z tego podkładu. Jeszcze gdyby była cena troszeczkę niższa. Bo jednak ja go kupiłam. Znaczy, no ona jest troszeczkę niższa na innej stronie, ale ja go kupiłam ze względu też na kobiecie, na tą promocję, która chyba jeszcze jest na kanale. Ok, mamy podkład. No i teraz cienie. Cały czas paletka Kobo.
Już dziura się robi coraz większa w paletce, więc zaraz będziemy pewnie wracać do Eveline. Bo stwierdziłam, że na razie miałam pójść kupić, bo teraz Kobo jest w promocji w drogerii Natura u nas, ale mówię nie, mam tyle paletek, że wykorzystam kolejne. Fakt faktem to jest mój cień bazowy, jedyny chyba w sumie, którego używam, bo tamte to tylko do kresek, więc do trumny ich nie zużyję. Także zobaczymy, jak to będzie. Wczoraj mój mąż wrócił z pracy, siedzi na kanapie i coś gmyra w tym telefonie. Pytam się, co ty tam szukasz w tym telefonie? Mówi, nie pogada ze mną, wrócił z pracy, tylko gmyra w tym telefonie. A mówi, nie mogę ci powiedzieć, bo to mówi się, dotyczy ciebie. Ja mówię, a co ja mam z telefonem twoim wspólnego? No z moim telefonem nic, ale mówi, szukam jakiejś rzeczy do kalendarza adwentowego. Ale jestem ciekawa, co on wymyśli w tym roku. Mam nadzieję, że będę mogła to pokazać na YouTubie. Bo pod tym kątem chciałam kalendarz. Uprzedzałam go, żeby 5 razy się zastanowił, żeby mi coś kupi. Tym bardziej, że on kompletnie nie chce słuchać moich sugestii. Jego w ogóle nie interesuje, co ja mam w tym temacie do powiedzenia. To ma być kalendarz jego i koniec. No więc dobra. Okej, okay. Jeszcze tuż Eveline. Już jest końcóweczka, także denkuję go. Mam nadzieję, że wczorajsze denko również Wam się podobało, bo już swoje odleżało, wagi państwowej nabrało. No już tak długo w zapasie to film dawno u mnie nie leżał. Wszystko Wam zasłaniam. No ale niestety nie jestem w stanie inaczej pomalować się. Jeszcze będzie róż, będzie bronzer, rozświetlacz. Nie, rozświetlacza ci się nie nakładam. Ten podkład bardzo ładnie rozświetla okolice tutaj pod oczami. Mega mi się to podoba. Jest fajnie wyrównany koloryt. No podkład naprawdę zrobił na mnie wrażenie. A jutro się pomalejemy. O, no i już się Marta ciapnęła. No przecież jakby to nie było, Marta się ciapnąć gdzieś zawsze musi. Dobra. Już ostatnio z tej całej radości, że zakupiłam ten tusz, to już go musiałam któregoś razu pięknego użyć. W niedzielę go używałam, jak jechaliśmy na imprezę. Także ostatnio miałam naprawdę mocno zajęte dni, bo jak nie sprzątanie, to na przykład w niedzielę stałam, w niedzielę albo w sobotę, stałam 4,5 godziny przy desce do prasowania. Słuchajcie, ja zaczynam bić rekordy. Jeszcze trochę to się doprowadzę do takiej sytuacji, że będę stała i po prostu rano odpalę deskę i na wieczór ją dopiero złożę. Wczoraj mnie mama troszeczkę poratowała z obiadem, bo dała mi gołąbki, więc nie musiałam już niczego pichcić. A często ostatnio mam tak, że wracam z pracy i przysięgam. Siądę chwilę przed laptopem, wejdę z Azji na dwór. I po prostu, jak widzę, że ktoś coś do mnie pisze, to nawet nie reaguję. Potrafię po prostu odciąć YouTube po godzinie 19 i potrafię nie załączyć żadnego filmu, tylko odpalę sobie Netflixa, a ten komputer sobie tak działa. Więc bardzo często mnie podświetla, że jestem dostępna, ale ja tak naprawdę wcale na YouTubie nie siedzę. Wczoraj też pisał do mnie Marcin wieczorem, także pozdrawiam cię Marcin serdecznie. Dzisiaj do ciebie napiszę, jak będę w pracy. To troszkę popiszemy, pogadamy, no chyba, że ty będziesz miał jakąś rehabilitację czy coś. Ostatnio jak wchodziłam, to widziałam, że już jest tam koło 16 tysięcy, więc moi drodzy, spinajmy się. Ten, kto jeszcze nie wpłacił, niech wpłaci cokolwiek, bo naprawdę już tak niewiele brakuje, a to najgorzej to końcówka, którą się tak naprawdę czeka. To już jest tak niewielka kwota dla nas, jako dla społeczności, bo dla jednej osoby 2000 jeszcze dobrać, to nie jest mało. Ale dla jednej osoby, poczekajcie, jeszcze może sprawdzę, bo może się okazuje, że ja wczoraj, przedwczoraj wchodziłam. Może się okazuje, że już jednak oni zebrali. O, Ania już wrzuciła film. Zaraz ciebie Aniu obejrzał. Moje filmy. Niech sobie będzie obojętnie jaki. Stoicie na laptopie, więc no, tak mi jest ciężko. Gdzie my tu mamy Marcina? Bo ja Marcina wszędzie Wam...
Tutaj nie dałam do Marcina. O, to dzisiaj jeszcze wrzucę zaraz. Dobra, muszę poszukać jakiegoś innego filmu. W takim razie tutaj Marcina nie mam. Gdzie my tu mamy? Tu może było coś do Marcina? Jest tutaj, jest zbiórka do Marcina. Dobra. Pod tym filmem widzę, nie wrzuciłam. Ale to zaraz to zrobię i zaraz poprawię. I ile mamy? 16 490. Brakuje 1914 zł. Słuchajcie, no dajmy radę. To już jest naprawdę sama końcówka. No, dla społeczności większej to naprawdę nie jest dużo. A dla Marcina samego i jego mamy to jest ogromna kwota, bo nie mają na co te pieniądze wydać. Także moi drodzy, ja dzisiaj też Wam wklejam link do Marcina, jeżeli są tu nowe osoby, a są i chcecie brać udział w rozdaniach, bo dużo osób bierze udział w rozdaniach u mnie. U mnie teraz po tym rozdaniu będzie jeszcze jedno rozdanie. Dajcie coś od siebie. Bardzo Was proszę o to. To nie jest oczywiście żaden warunek, chociaż przeszło mi coś takiego przez myśl, ale stwierdziłam, że będzie to troszeczkę nie fair. Ale już jeżeli chcecie też coś wygrać, dajcie coś od siebie. I oczywiście ja z tego nic nie mam. Wpłaccie na Marcina konto. Złotówka, 2 złote, 5 złotych. Naprawdę Wam nie ubędzie, nie odczujecie tego jakoś drastycznie po portfelu. A jakby Was tak jak w ostatnim rozdaniu 200 osób wzięło u mnie udział w rozdaniu, część z tych osób wiem bardzo dobrze, że wpłaciło pieniądze. I jakby tak każda z tych osób wpłaciła po te 5 złotych, no to słuchajcie, to mamy 1000 zł. To już 600 by tylko, 900 by tylko brakowało. Także moi drodzy, bardzo Was proszę o wpłacanie na Marcina. Niech on sobie sam steruje tym wózkiem. Niech jego mama też troszeczkę dychnie. Też się coś jej od życia należy. Chwila spokoju, a dla Marcina to jest naprawdę mnóstwo radości. To jest wspaniały mężczyzna, który naprawdę walczy. Ja nie widziałam jeszcze żadnej historii, żeby ktoś tak walczył o to, żeby być tak bardzo niezależnym od innych osób. Z taką chęcią do życia. Dobra, makijaż praktycznie skończony. Nie, jeszcze tutaj wracamy do tematyki filmu. Już robią swoje. Jakby nie wiem, co się miało wydarzyć. Też tak macie, że jak malujecie rzęsy na dole, to robicie. A jak malujecie na górze, to robicie. Często tak jest. Ja już zauważyłam to na początku, jak zaczęłam nagrywać, że tak robię. I później ktoś w filmie mówił o tym, że tak wszyscy robią, zwrócił na to uwagę. I dopiero jak ja przejrzałam swoje filmy, to zauważyłam, że faktycznie też tak robię. A właśnie, kochani, wczoraj Matka 3+ na swoim kanale mówiła o nowym kanale. Pisałam jej. Jest rodzinka Vlog. Nowy kanał. Monika zdecydowała się na otwarcie kanału. Zainspirowana Karoliną Myśliwiec, więc ta sama inspiracja co ja. A później, tak jak powiedziała w filmie, jej takim kopniakiem byłam ja i następnie właśnie Ania, że otworzyła kanał Matka 3+, więc super, zapraszam Was serdecznie na kanał. Pomóżmy dziewczynie rozhuśtać to, bo naprawdę początki są mega ciężkie i mi też bardzo brakowało tego, żeby ktoś pchnął mój kanał. Musiałam drapać się po prostu na wszystkie strony, żeby jakoś te subskrypcje wpadały. Naprawdę jest mega ciężko na początku. Człowiek się bardzo zniechęca, jak te subskrypcje nie wpadają, jak filmy nie są oglądane. Jak wchodzi, ogląda je 3-4 osoby i prawdopodobieństwo, że są to, nie wiem, ktoś z rodziny albo samemu się coś sprawdziło i się po prostu podświetliło, jest wysokie. Także zapraszam Was serdecznie na ten kanał. Zostawię Wam link w opisie do tego kanału. I wiecie, no te pierwsze filmiki to z reguły są takie bardzo stresujące. Ja również, jak ostatnio wróciłam, w ogóle naprawdę ostatnio wróciłam do swoich pierwszych filmów, po prostu myślałam, że padnę. Mówię, matko, 11, jaka ja tam byłam zestresowana. Ja po prostu nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Dobra, bronzer Eveline.
Także bardzo Was proszę, zajrzyjcie, zostawcie subkę, zostawcie łapeczkę, fajny komentarz. Myślę, że to będzie fajny kanał, bo mało kto potrafi nagrać pierwszy film 10-minutowy. Wiecie, ile ja się składałam, żeby nagrać swój pierwszy film, ile ja tam robiłam prób, ile razy to było kasowane, nagrywane. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo. I jak ja teraz zobaczyłam swój pierwszy film, to po prostu padłam. Mówię, Boże, jaka ja tam siedziałam. Strasznie sztywna. Od razu aż się dziwię, że ktokolwiek to obejrzał i cokolwiek tam się później działo, bo naprawdę no mega to wyglądało źle. Także tak, ostatnio pierwsze filmy swoje oglądałam, chciałam zobaczyć, jak to było na samym początku. No i teraz wiem, że jednak rok czasu na tym kanale razem z Wami i to, że Wy jesteście takimi, że mam takich, a nie innych widzów, że często ze mną piszecie, rozmawiacie, jest spory ruch pod każdym filmem, są pozdrowienia, wiecie, co mnie jeszcze bardzo cieszy? To, jak Wy się pozdrawiacie nawzajem. Jakie to jest fajne, że się buduje taka społeczność, taka moja społeczność, w której widzę, pozdrawiam wszystkich, co tutaj piszą, pozdrawiam wszystkich oglądających. No to jest normalnie tak przemiłe, bo Wy się zaczynacie nawzajem po prostu ze sobą poznawać. I kiedyś jak dojdzie do spotkania, to dla Was to też będzie takie nawiązanie. Bardzo wiele w ogóle słyszałam, że jest nawiązań takich znajomości przez takie spotkania z jakimiś tam osobami, co prowadzą kanały. Więc fajnie. Mega się cieszę, że już takie rzeczy są na moim kanale. No i dadam. Mamy makijaż skończony. Rozświetlacza nigdzie nie nastawiam. Oczywiście pomadki żadnej nie nakładam, bo ja pomadek nie nakładam. Mogę Wam tylko zapewnić, że podkład trzyma się genialnie przez cały dzień. Ja dzisiaj idę również do lodziarni. Cały ten tydzień otwieram normalnie, więc jakby ktoś oglądał, a nie śledził Facebooka, to zapraszam. Jestem cały tydzień, wczoraj byłam, był całkiem niezły ruch. Myślałam, że będzie padaka, bo u nas jest jednak czerwona strefa i w Lublinie czerwona strefa, w szkołach coraz więcej dzieci jest odsyłanych. U mnie Ksawery również już jest w domu, ma jakieś podrażnione gardło, kaszle, brzydko kaszle, ale wtedy jak musi zakaszleć, więc go nie puszczam do szkoły, bo wiem, że i tak by go wygonili. Kurujemy się w domu. Myślę, że i tak szkoły w przyszłym tygodniu pewnie będą zamknięte. Jak nie w przyszłym, to za dwa. Zamkną je na pewno, bo jednak tego wszystkiego przybywa, a u nas na pewno przybywać będzie. Także tak, ale już omijam ten temat. Nie wiem, co się dzieje w sklepach. Nie byłam, nie wiem, jakie są kolejki u mnie w sklepie przed blokiem. Wczoraj poleciałam wieczorem po antyperspirant, bo go nie kupiłam. I po chleb, bo nie zdążyłam upiec. No i powiem Wam szczerze, że w ogóle zapomniałam o tym, że jesteśmy w czerwonej strefie, bo kolejek nie było w ogóle. Może z 6 osób było na sklepie, a tam są dwie kasy, więc żadnego problemu nie było. Także ja się kawusią z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, pamiętajcie, zostawcie coś po sobie, ale tym razem może już niekoniecznie w opisie, a na koncie się pomaga, na zbiórce do Marcina, również link macie w opisie, prawie pod każdym filmem jest, czasami gdzieś go nie skopiuję, ale zaraz to poprawię i pod wczorajszym, pod dzisiejszym też pod denkiem wrzucę, więc ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia. Taki szybki makijaż i pielęgnacja, co teraz u mnie jest nowego. I do zobaczenia. Trzymajcie się, buziaki, pa.